tygodniu gorzką pigułkę musieli przełknąć nie tylko zawodnicy pierwszego zespołu Lecha Poznań. 3 maja bolesną porażkę odnotowali piłkarze rezerw. Zawodnicy Iwana Dżurczewicza przegrali na wyjeździe z jedną z czołowych ekip drugiej grupy trzeciej ligi, Sokołem Kleczew, aż 1-6. Drugi zespół po 26 kolejce spadł na 4 miejsce w tabeli tych rozgrywek. Dystans do ścisłej czołówki nie wzrósł jednak aż tak drastycznie i rezerwy absolutnie nie tracą szans w walce o awans do drugiej ligi. Po prostu wielka porażka, tak? A mentalna przede wszystkim, nie tylko wynikowo, bo tutaj taki wynik, jak na wynik jest ważny, ale tutaj jeszcze po prostu mamy taki młody zespół, który szkolimy, po prostu którym zwracamy uwagę, jak ten element mentalny jest ważny. Przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę, gdzie jesteśmy, tak, w jakim miejscu. Jesteśmy Lechu Poznań i są po prostu pewne rzeczy nie do przyjęcia, tak? Wymagamy od wszystkich, nie tylko naszych zawodników, ale od nas samych więcej zaangażowania, tak, więcej koncentracji na meczach. W meczu z Sokołem drugi zespół stracił prawie 1/4 wszystkich wpuszczonych w tym sezonie goli. Szanse na rehabilitację podopieczni Iwana Dżurczewicza będą mieli już w najbliższą sobotę. 6 maja do Wronek przyjedzie Czerwona Latarnia grupy drugiej, Leśnik Manowo. W piłce nożnej jest bardzo dobrze, że jest zawsze następny dzień, gdzie można a potrenować, żeby zagrać następny mecz i się odbudować. Najgorsze by było, jakbyśmy jutro w tym meczu skończyli ligę i byśmy byli z takim gorzkim smakiem po takim meczu. Także jest ten następny mecz, który musimy się odbudować i wrócić na właściwe tory. Sobotni mecz będzie można obejrzeć na żywo na naszej antenie. Kilka chwil przed południem w Lech TV przywita Państwa Patryk Oko. Liczymy na prawdziwą kanonadę strzelecką ze strony podrażnionych ostatnim niepowodzeniem podopiecznych Iwana Dżurczewicza. STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem strategicznym Lecha Poznań.